Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam widzów telewizji Trwam. Zapraszam do obejrzenia drugiej części debaty, która miała miejsce w auli Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego imienia Roberta Schumana. Drodzy Państwo, debata odbyła się we wtorek, 5 lutego. Debata smoleńska, tą część, którą Państwu chcemy teraz zaproponować, mówi o uwarunkowaniach prawnych badania katastrofy. Tę część będzie prowadził, będzie moderatorem pan profesor Mariusz Muszyński. Zapraszam do uważnego wsłuchania się w argumenty przedstawiane przez prelegentów. Dziękujemy bardzo. Kończymy tym samym drugą część konferencji i rozpoczynamy trzecią. Zapraszam pana profesora UKSW Mariusza Muszyńskiego, który będzie moderatorem tej części. Jest to część uwarunkowania prawne badania katastrofy. Zapraszam profesora Karola Karskiego, profesora Tadeusza Jasudowicza, panią mecenas Marię Schonert-Biniendę i pana mecenasa Pszczółkowskiego. Dzień dobry Państwu. Przypadł mi w udziale zaszczyt i przyjemność otwarcia i prowadzenia panelu dotyczącego prawnych aspektów katastrofy w Smoleńsku. Kiedy zastanawiałem się, jakimi słowami ten panel otworzyć, bo jako prowadzący powinienem parę słów na początku powiedzieć, oczywiście przychodziły mi do głowy różne słowa, jednak myślę, że jesteśmy wszyscy pod tak wielkim wrażeniem tego wystąpienia naszych poprzedników, że właściwie wszystkie słowa przy tym bledną. Chce mi się powiedzieć, że spadł samolot, który powinien w tym kraju spaść jako ostatni z samolotów. A jeżeli już spadł, to jako pierwszy i w najlepszy sposób powinny być prowadzone badania, które by wyjaśniały, dlaczego ten samolot spadł, dlaczego tak się stało. Jak to się dzieje, wszyscy widzimy, słyszymy. Widzimy, że są problemy, które ekspertom udaje się wyjaśniać w oparciu o zbierane samodzielnie informacje, nie tak jak ekspertom rządowym w oparciu o informacje zbierane przy pomocy całej aparatury państwa. Wszyscy jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, co panowie zrobili. Natomiast my w naszym panelu zajmiemy się aspektem prawnym, czyli będziemy rozmawiać o instrumentach prawnych, które stoją niejako w tle tej katastrofy. Te kwestie prawne są oczywiście również skomplikowane. Jeżeli by je spróbować, mają wiele wątków, wiele zagadnień. Jeżeli by próbować je w jakiś sposób usystematyzować, to trzeba byłoby podzielić je w taki najprostszy sposób na dwie kwestie. Na kwestie dotyczące samego lotu, statusu prawnego samolotu, charakteru prawnego lotu, aspektów prawnych dotyczących wykonania lotu, zabezpieczenia lotu, kontroli. I drugą kwestię dotyczącą samej katastrofy. Zasad, procedury badania, statusu prawnego organów, problemów odpowiedzialności karnej, odpowiedzialności materialnej, kwestie praw członków rodzin, ofiar katastrofy i inne. Oczywiście z różnych powodów nie jesteśmy w stanie się wszystkimi tymi aspektami w naszym panelu zająć. Dlatego postanowiliśmy zająć się w zasadzie głównie tymi aspektami dotyczącymi kwestii katastrofy. Oczywiście nie znaczy to, że zgadzamy się z tym, co wcześniej, z ustaleniami, które wcześniej zostały dokonane przez
komisję Millera dotyczącą samego statusu lotu. Wręcz przeciwnie, mamy w tym kontekście swoje inne zdanie. Niemniej jednak uznaliśmy, że są pewne fakty, że pewne fakty już nastąpiły. Są pewne fakty dokonane, do których powinniśmy się ustosunkowywać, natomiast nie wzbudzać dyskusji, niepotrzebnej dyskusji w obszarach, które stanowią już w tej chwili tło. A mianowicie postanowiliśmy rozmawiać na temat katastrofy, na temat tego, w jaki sposób przebiega głównie, w jaki sposób przebiega jej badanie. Nasi paneliści zajmą się takimi zagadnieniami jak kwestia stosowania załącznika nr 13 konwencji chicagowskiej, kwestie statusu prawnego MAK-u, kwestie statusu prawnego Komisji Millera, podstaw prawnych działania tych instytucji, postępowania czy działania prokuratury w świetle kodeksu postępowania karnego, czy też postępowania organów polskich, organów państwa z perspektywy Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka. Nasi paneliści to pan profesor Karski, w kolejności siedzący pan profesor Karski, pan mecenas Pszczółkowski, pani mecenas Szonert-Pinięda i pan profesor Jasudowicz. Witam serdecznie i dziękuję za przybycie. Oddamy głos jako pierwszemu panu profesorowi Karskiemu. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Po pierwsze chciałbym bardzo podziękować organizatorom za zaproszenie na tę bardzo ważną konferencję. I ponieważ jesteśmy już dosyć zaawansowani czasowo, od razu przystąpię do rzeczy. Proszę państwa, mamy do czynienia z pewnymi ustaleniami. Cały czas odnosimy się do raportów Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego, także do komisji, której przewodniczył minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller. Odnosimy się także do prac prokuratury polskiej, rzadziej rosyjskiej. Natomiast musimy sobie zdać sprawę z tego, na jakiej podstawie działają te organy, jaka istnieje tutaj dla nich jurysdykcja w tym zakresie, jaką posiadają kompetencje, z czego one ją czerpią, ewentualnie z czego czerpać nie mogą. Po pierwsze musimy rozróżnić między organami prokuratury a oboma komisjami. Ich zadania są całkowicie różne. Prokuratura ma za zadanie ustalić, czy popełniono przestępstwo i doprowadzić, jeśli ustali do tego, do wniesienia aktu oskarżenia i doprowadzenia do ukarania sprawców. Natomiast komisje badania wypadków lotniczych mają za zadanie ustalenie przyczyn katastrofy i sformułowanie rekomendacji, które na przyszłość ograniczą możliwość powstawania analogicznych sytuacji. Jaki istnieje stan prawny, jaka istnieje baza traktatowa między Polską a Rosją w zakresie badania katastrof lotniczych? W tym zakresie jakby w przestrzeni publicznej wymieniane są, słusznie bądź nie, za chwilę do tego przejdę, dwie umowy międzynarodowe. Pierwsza jest to pochodzące z 1993 roku porozumienie między Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej w sprawie zasad wzajemnego ruchu lotniczego wojskowych statków powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej w przestrzeni powietrznej obu państw. Druga umowa to konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisana w Chicago 7 grudnia 1944 roku, czyli tak zwana konwencja chicagowska, wraz z załączonym do niej aneksem 13, załącznikiem 13. Mamy do czynienia z sytuacją, w której doszło do tego, iż przyczyny tej katastrofy badane są na podstawie załącznika 13 do konwencji chicagowskiej. Ale powstaje tutaj podstawowy problem.
Konwencja chicagowska sama stwierdza, że nie stosuje się jej do badania tego typu katastrof. W artykule 3a wprost stwierdzono, iż niniejsza konwencja stosuje się wyłącznie do cywilnych statków powietrznych, nie stosuje się zaś do statków powietrznych państwowych. Za chwilę następuje doprecyzowanie, czym są między innymi statki państwowe, w szczególności to tak między innymi statki powietrzne wojskowe, ale nie tylko. No powstaje podstawowe pytanie. Czym był w takim razie samolot Tu-154M o numerze bocznym 101? W świetle klasyfikacji prawnej był wojskowym samolotem transportowym używanym do transportu pasażerskiego. Był częścią polskich sił zbrojnych. Był samolotem znajdującym się na stanie polskiej jednostki wojskowej 36 Specjalnego Pułku Transportu Lotniczego. Jego załogę stanowili żołnierze polskich sił zbrojnych. Jego dowódcą był oficer polskich sił zbrojnych i wykonywał on lot państwowy polegający na przewozie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonującego oficjalną delegację państwową wraz z członkami delegacji prezydenckiej. Wszystkie osoby, które poza prezydentem znajdowały się na pokładzie, miały status członków prezydenckiej delegacji. I ten samolot nie może być w żaden inny sposób sklasyfikowany, jak tylko samolot pozostający w służbie państwowej. Bo jeśli on nim nie był, to co by było? No, jest to trudne do wyobrażenia. Przypomnę. Samolot wojskowy wchodzący w skład pułku lotniczego, którego załogę stanowią żołnierze. Jego dowódcą jest oficer wojska wykonujący swoje zadanie służbowe, a na pokładzie znajduje się głowa państwa będąca zwierzchnikiem sił zbrojnych. Jeszcze jeden szczegół, jakby już nie przesądzający już niczego, bo już tu nic nie ma co przesądzać. Na pokładzie znajdują się dowódcy rodzaju wszystkich rodzajów sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę Państwa, w tej sytuacji normalnym było zastosowanie porozumienia wojskowego z 1993 roku. To porozumienie w artykule 11 ustęp 3 stanowi, iż wyjaśnianie incydentów lotniczych, awarii i katastrof spowodowanych przez polskie jednostki, polskie wojskowe statki powietrzne w przestrzeni powietrznej Federacji Rosyjskiej lub rosyjskie wojskowe statki powietrzne w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzone będzie wspólnie przez właściwe organy polskie i rosyjskie. Będzie prowadzone wspólnie. To jest, proszę Państwa, najpełniejsza kompetencja, jaka może istnieć, prowadzone wspólnie, czyli nie prowadzone przez jedną stronę, której druga strona przygląda się na ręce, która bykolwiek to strona nie była, tylko wspólnie. Każda czynność jest wykonywana na podstawie wspólnego ustalenia. Każde działanie jest przeprowadzane wspólnie i konkluzja każdej czynności jest konkluzją wspólną. Jeśli nie ma takiej konkluzji, to znaczy, że nie doszło do podjęcia decyzji, do konkretnego ustalenia. Więc stwierdzenia niekiedy padające, że potrzebne były do tego jeszcze jakieś dodatkowe działania wykonawcze, no jest pozbawione uzasadnienia. Znaczy w tym krótkim zdaniu często no, największe kompetencje, najprostsze rzeczy zawiera się w krótkich zdaniach. Tu jest powiedziane, że jest to czynione wspólnie. I co ważne, proszę Państwa, do dnia 14 kwietnia 2010 roku procedura badania tego wypadku lotniczego, tej katastrofy lotniczej, toczyła się według przepisów porozumienia z 1993 roku. Prowadzona była przez rosyjskie instytucje wojskowe, a ze strony polskiej
Bo zwróćmy uwagę tutaj jeszcze na pewno jedną okoliczność, do której za chwilę przejdę. No, prowadzona była przez instytucje wojskowe polskie, które jakby pozostawały w pewnym sporze kompetencyjnym z komisją rządową. Ale zwróćmy uwagę, że są dwie państwowe komisje badania wypadków lotniczych. Stale działająca Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, która zajmuje się badaniem wypadków lotnictwa cywilnego, i komisja powoływana czasowo pod przewodnictwem wtedy powołana ministra spraw wewnętrznych i administracji Jerzego Millera, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. I zwróćmy uwagę na jedno, że aby taka komisja została powołana, badania wypadków lotniczych lotnictwa państwowego, muszą być spełnione pewne okoliczności, które są określone w artykule 140 polskiego prawa lotniczego, ustawy prawo lotnicze. I chodzi tutaj o badanie wypadków i poważnych incydentów lotniczych zaistniałych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których uczestniczyły polskie statki powietrzne lotnictwa państwowego. Może to mieć, taka komisja może być powołana tylko i wyłącznie wtedy, ona nie działa w sposób stały, ona może być powołana tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zostaną i badać w celu zbadania katastrofy za granicą, tylko i wyłącznie wtedy, jeśli przewidują to umowy międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, albo właściwy organ obcego państwa przekaże tej komisji uprawnienia do prowadzenia badania, albo jeśli sam nie podjął takiego badania. Badanie przez drugą stronę zostało podjęte. Pada trzecia przesłanka. Strona rosyjska nie przekazała tych kompetencji stronie polskiej. Odpada druga przesłanka. Pozostaje pierwsza przesłanka. Przewidują to umowy międzynarodowe. I proszę Państwa, jak czytamy w piśmie sformułowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, którego treść została przygotowana przez Departament Prawny tejże kancelarii, minister obrony narodowej powołujący Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego działał w oparciu o przepisy porozumienia z 1993 roku. To jest podstawa służąca powołaniu tej komisji. Czyli porozumienie wojskowe działało, wręcz jest ono czymś, co jest jakby no jednym z aktów założycielskich komisji Millera. To porozumienie, którego za chwilę obowiązywanie w tych relacjach się kwestionuje. I tak jak powiedziałem, do 14 kwietnia procedura była taka. Strona rosyjska, rosyjski inspektorat badania wypadków lotniczych wojskowy, komisja polska i wspólnie powinny one prowadzić badania. Zresztą są pewne precedensy na gruncie chociażby analogicznego czy podobnych porozumień polsko-białoruskich, kiedy badano katastrofę białoruskiego samolotu w Polsce, albo kiedy polski śmigłowiec Straży Granicznej rozbił się na terytorium Białorusi. Tam po prostu dwa organy wspólnie pracowały, wyznaczane przez obie strony. 14 nastąpił zwrot. Uznano, że będzie to badanie prowadzone według procedury cywilnej. Przypomnę, uznano, że będzie prowadzone według przepisów załącznika 13, tak zwanej konwencji chicagowskiej. Konwencji, która w artykule 3a sama stwierdza, że nie stosuje się jej przepisów do badania tego typu katastrof. Pytanie, czy strony były władne zmienić w relacjach między sobą przepisy konwencji chicagowskiej. Przypomnę, już abstrahując od trybu, konwencja chicagowska jest umową międzynarodową ratyfikowaną przez Polskę za zgodą wyrażoną w formie ustawy i taki sam tryb powinien służyć jej zmienianiu. Natomiast, ale to zostawmy na boku,
zwrócił uwagę na to, że konwencja chicagowska jest aktem wielostronnym. Stronami konwencji chicagowskiej jest sto kilkadziesiąt państw. I dwa państwa będące jej stronami nie są władne zmienić ani przecinka w treści tej umowy, nawet w taki sposób, iż stwierdzą, że nie, że ta konwencja zostanie zmodyfikowana w relacjach między nimi w zakresie na przykład litery A artykułu trzeciego. Co w takim razie się stało? No otóż stało się to, że jak słyszymy, bo nikt do tej pory nie słyszał, jak brzmi ostatecznie treść tego porozumienia, tej ustnej umowy, niektórzy twierdzą umowy zawartej w sposób konkludentny, do końca nawet nie wiadomo między kim a kim, kto reprezentował państwo polskie w tych relacjach, to dowiadujemy się, że odesłano do treści załącznika 13. Badań zdecydowano, że nie stosuje się wiążącej w relacjach między dwoma państwami konwencji dwustronnej, cały czas obowiązującej, konwencji, która jest tym korzeniem, na którym wyrasta w ogóle istnienie Komisji Millera, że to porozumienie obowiązuje do dzisiaj. Jego się nie stosuje, natomiast co się stosuje? Stosuje się pewne reguły zawarte w załączniku 13, chociaż ten załącznik 13 tak naprawdę nie jest w tej sytuacji żadną regulacją prawa międzynarodowego między stronami. Oczywiście powstaje pytanie, czy można by zawrzeć nową umowę, gdzie Polska i Rosja porozumiewają się między sobą, że w celu zbadania tej konkretnej katastrofy zastosują nie konwencję chicagowską, nie załącznik 13, tylko reguły tożsame z tymi, które są zapisane, czyli po prostu utworzenie dla nich tutaj tego odwzorowania. Byłoby to możliwe, gdyby zastosowano całe instrumentarium, po pierwsze prawno-konstytucyjne polskie, po drugie, gdybyśmy do dzisiaj tak naprawdę poznali, jaka była treść tego porozumienia. Ja rozmawiałem z wieloma osobami i okazuje się, że nikt nie zna tej treści. Co prawda mamy pewne oświadczenia instytucji państwowych, nawet bardzo wysokich, piastunów bardzo wysokich organów, funkcji, bardzo wysokich funkcji państwowych. Natomiast treść tego porozumienia zmienia się. Im więcej my mamy wątpliwości, to wówczas jakby modyfikuje się. Najpierw miało się stosować konwencję chicagowską. Potem solenne zapewnienia, że stosuje się załącznik 13. Potem już nie załącznik 13, tylko no bo się okazuje, że nie można się odwołać do ICAO, tak? No bo ta umowa między nami przecież nie obowiązuje. Więc tylko te reguły zawarte w załączniku 13. A potem się okazuje, że te reguły nie są przestrzegane, które są sformułowane w załączniku 13. Więc okazuje się, że niektóre reguły. Czy trudno mi się domyślać, jak ustalano, czy obie strony miały świadomość tego, co przyjmują? No, można założyć, że mają świadomość tego, co przyjmują. Natomiast jeśli istnieje spór co do tego, czy jaka jest treść tego porozumienia, to znaczy tego porozumienia nie ma. Proszę Państwa, jaka jest ogólna, no, podręcznikowa definicja umowy międzynarodowej? Wspólne, zgodne oświadczenie woli co najmniej dwóch podmiotów prawa międzynarodowego, w tym przypadku dwóch państw, tworzące prawa i obowiązki w sferze prawa międzynarodowego. Jeśli nie ma wspólnego i zgodnego oświadczenia, jeśli obie strony nie uzgodniły, nie wiedziały, co jest treścią tego porozumienia, to znaczy tego porozumienia nie ma, bo ono nie jest zgodne po prostu. Jeśli jedna strona myślała co innego, a druga myślała co innego, to nie ma porozumienia. Teraz, proszę Państwa, jeszcze jedna ciekawa sytuacja. A co by było, gdyby nie obowiązywało i porozumienie
1993 roku, ani konwencja chicagowska. Znaczy, przedstawia się nam pewną tezę, że wówczas katastrofa miała miejsce na terenie Federacji Rosyjskiej, Federacja Rosyjska miałaby wszystkie prawa, mogłaby wszystko robić. Proszę Państwa, to jest bardzo uproszczony obraz. To jest taki bardzo wychodzący z założenia, że pomija się wszystkie argumenty, które mogłyby służyć udowodnieniu przeciwnej tezy. Proszę Państwa, czym był polski samolot pozostający w służbie państwowej, w szczególności samolot wojskowy, ale polski samolot pozostający w służbie państwowej, który znalazł się na terytorium drugiego państwa za zgodą drugiego państwa? Proszę Państwa, sięgnijcie do jakiegokolwiek podręcznika prawa międzynarodowego publicznego. Jednostki sił zbrojnych, większe, mniejsze oddziały, pododdziały, znajdujące się za zgodą państwa przyjmującego na jego terytorium, czy to wykonują funkcje, jak to się formułuje na przykład w podręczniku profesorów Bieżanka i Symonidesa, czy to wykonujące funkcje okupacyjne, czy wojskowe, czy nawet wyłącznie funkcje kurtuazyjne. Nawet wyłącznie funkcje kurtuazyjne pozostają zewnętrznym organem państwa. Pozostają zewnętrznym organem państwa. I w tej sytuacji bardzo często w doktrynie prawa międzynarodowego wskazuje się, że status takich samolotów jest statusem bardzo podobnym, czy nawet tożsamym ze statusem okrętu wojennego, który wpłynie na wody wewnętrzne innego państwa. Jeden z klasyków w obrębie prawa międzynarodowego publicznego, profesor Ian Brownlee, wręcz stwierdził, że status samolotu wojskowego, który znajdzie się na terytorium innego państwa, za zgodą tego państwa, jest taki sam jak okrętu wojennego, czyli pełne immunitety, przywilej nietykalności. W przypadku katastrofy jedyne, co można zrobić, to odgrodzić i się nie zbliżać do tego i poczekać, aż państwo wysyłające przyśle swoją ekipę. Teraz, proszę Państwa, zasygnalizowałem jeszcze jeden problem. Czy możliwe było, jeśli zakładamy, że obie strony miały to samo na myśli, dokonując jakichś ustaleń, no bo jeśli nie miały, no to nie dokonały tych ustaleń. Ale czy jeśli obie strony miałyby taką wolę i chciałyby jakiegoś wspólnego, zgodnego świadczenia w tym zakresie dokonać, czy byłoby to możliwe na gruncie prawnym? Tu są oczywiście dwie płaszczyzny. Płaszczyzna prawno-międzynarodowa, bo osoby uprawnione do prezentowania państwa mogą państwo zobowiązać nawet w sposób niezgodny z własną konstytucją swoje państwo do pewnych działań i będzie to wiązało w sferze prawa międzynarodowego, ale istnieje potem przełożenie na grunt prawa krajowego. Zresztą w pewnych sytuacjach konwencja wiedeńska o prawie traktatów też pozwala powoływać się na przesłankę nieważności umowy międzynarodowej, na naruszenie podstawowych przepisów prawa wewnętrznego o zasadniczym znaczeniu dla kompetencji zawierania umów w danym zakresie. I teraz pytanie, czy takie porozumienie mogłoby być zawarte? No to musimy, bo oczywiście prawo międzynarodowe stanowi, że trzy osoby w państwie mają możliwość reprezentowania państwa bez konieczności uzyskiwania dodatkowych pełnomocnictw. Prezydent, czy głowa państwa, szerzej mówiąc, szef rządu, minister spraw zagranicznych. Ewentualnie rząd in corpore, a wszystkie pozostałe osoby wyłącznie z ich upoważnienia. No i teraz, czy można, czy takie porozumienie mogłoby zostać zawarte? Otóż artykuł 89 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zastrzega dla formy dużej ratyfikacji, czyli nawet nie tylko ratyfikacji,
której w tym miejscu zwykłej, to nie miała miejsca, ale tak zwanej dużej ratyfikacji, czyli ratyfikacji dokonanej przez prezydenta za uprzednią zgodą wyrażoną w formie ustawy. Kilka kategorii spraw. Wśród nich znajdują się kwestie, dla których konstytucja zastrzega regulacje w formie ustawy lub które już są regulowane ustawą. Dla badania wypadków lotniczych konstytucja nie zastrzega formy ustawy, ale ta materia już jest regulowana ustawą. Jest regulowana ustawą prawo lotnicze, chociażby w zakresie artykułu 140, który reguluje sposób działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego i w pozostałym zakresie, takim jakim ta ustawa stosuje się odpowiednio do tego badania. Więc materia jest regulowana w Polsce ustawowo, czyli badanie katastrof lotniczych. W związku z tym na gruncie Konstytucji z 1997 roku, która obecnie obowiązuje, nie jest możliwe zawarcie żadnej umowy międzynarodowej w trybie prostym, czyli poprzez wyłącznie osiągnięcie porozumienia między osobami reprezentującymi państwo, bez zatwierdzenia bądź bez ratyfikacji. Wręcz ratyfikacja musi być ratyfikacją poprzedzoną wyrażeniem zgody w formie ustawy. Pozostaje jeszcze kwestia, czy możliwe jest zawieranie umów ustnych. Oczywiście możliwe jest zawieranie umów ustnych. To jest klasyka. To zresztą jest kwestia też odpowiedzialności państwa za to, kto sprawuje funkcje państwowe. Znany jest kazus, kiedy w okresie jeszcze międzywojennym minister spraw zagranicznych Norwegii, niejaki pan Ilem, stwierdził nieroztropnie, że Norwegia zrzeka się wszelkich praw do Grenlandii Wschodniej. A następnie stwierdził, że miał co innego na myśli i tak on tak mówił, ale do końca nie wierzył w to, co mówi. No i sprawa znalazła się w tym Trybunale Sprawiedliwości Międzynarodowej. Przez Trybunał stwierdził, że jeśli oświadczenie podchodzi od osoby upoważnionej do reprezentowania państwa, to oczywiście na gruncie prawno międzynarodowym będzie miało charakter wiążący. I od tej pory Norwegia już nie ma żadnych praw do Grenlandii Wschodniej. Grenlandia w całości jest terytorium duńskim. Proszę Państwa, reasumując, chciałbym powiedzieć tak. Zgodnie ze stanem prawnym badanie tej katastrofy powinno być przeprowadzane na podstawie porozumienia z roku 1993, porozumienia wojskowego z roku 1993. Daje ono najwięcej praw stronie polskiej. Po prostu wszystkie czynności muszą być podejmowane wspólnie, wszystkie konkluzje muszą być podejmowane wspólnie. Nie ma ani rozpoczęcia pracy, ani zakończenia pracy, ani raportu, ani czegokolwiek bez zgody obu stron. Konwencja chicagowska nie obowiązuje w relacjach między Polską a Rosją w zakresie badania tej sprawy. Obowiązują odwzorowane przepisy załącznika 13. Z tym, że na polskim gruncie konstytucyjnym nie mogą być one uznane za wprowadzone prawidłowo zawartą umową międzynarodową. Pozostaje oczywiście też ten wątek, jeśli strona polska co chwilę ewoluuje w swoim poglądzie co do treści tego porozumienia, czy w ogóle istnieje jakaś wspólna świadomość tego, że jaka jest treść tego uzgodnienia. Mamy do czynienia z sytuacją, w której tak naprawdę jedynym skutkiem faktycznym jest to, że badanie tej katastrofy całkowicie przeszło w ręce strony rosyjskiej. Od punktu wyjściowego, że jest to polski samolot wojskowy, samolot pozostający w służbie państwowej, jest tutaj jurysdykcja polska. To już i tak było ograniczone poprzez porozumienie z 1993 roku do tego, że te działania mają być wspólnie podejmowane. A stało się tak, że przerzucono to na drugą stronę. Nie chcę pani mecenas
Marii Szonert prosimy tutaj o wchodzić. Prosimy o reżim czasowy. Tak. Wchodzić w temat jej wystąpienia, natomiast tutaj podsumowując, no, chcę stwierdzić, że rzeczywiście mieliśmy do czynienia z sytuacją dość szczególną. Jeszcze mam dwa zdania na temat statusu MAK-u, ale to może później, odnosząc się do właśnie kolejnej wypowiedzi. Dziękujemy. Właściwie powinienem mieć też ten laserowy taki ten przyrządzik, żeby świecić po oczach, jak ktoś będzie zbyt długo mówił. My nie będziemy tacy sceptyczni jak pan profesor Karski i skoro rząd założył, że 13 załącznik, to niech będzie 13 załącznik, tylko przyjrzyjmy się w jaki sposób, jak ten 13 załącznik, co mówi ten 13 załącznik i porównajmy to z tym, co wiemy, w jaki sposób ta praca jest wykonywana. Pani mecenas Maria Szonert-Binienda nam go przedstawi. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu, bo chyba strasznie późno się zrobiło, więc ja postaram się dość szybciutko zaprezentować ten problem. A mianowicie może w nawiązaniu do stwierdzenia pana profesora Karskiego, że śledztwo przeszło całkowicie w ręce strony rosyjskiej. I może jako punkt wyjścia do tego stwierdzenia. Aha, okej, jeszcze chwileczkę. Czy to działa? Działa. Jako właśnie punkt wyjścia, to chciałabym się skoncentrować teraz na tym, co mówi załącznik 13 do konwencji chicagowskiej, ponieważ strona rosyjska w swoim raporcie wielokrotnie powołuje się na to, że śledztwo prowadzi zgodnie z załącznikiem 13. Czyli jak gdyby naszą podstawą odniesienia do załącznika 13 jest oświadczenie strony rosyjskiej, że śledztwo smoleńskie zostało przeprowadzone zgodnie z normami, procedurami i standardami załącznika 13. Także na razie wyjmijmy ten z tej szerokiej problematyki prawnej ten jeden aspekt, że Rosjanie mówią, że prowadzą śledztwo według załącznika 13. Ja w swojej prezentacji będę chciała Państwu pokazać punkty i aspekty, w których śledztwo to łamie w sposób ewidentny normy załącznika 13, jak również będę chciała uczulić Państwa na możliwości, jakie załącznik 13 daje stronie polskiej, która w terminologii załącznika 13 jest państwem rejestracji statku powietrznego. My jesteśmy państwem rejestracji statku powietrznego. Także odnośnik do państwa rejestracji znaczy do Polski w tym wypadku. Chciałam zwrócić uwagę, że załącznik 13 rozwijał się razem z konwencją chicagowską od 1944 roku i można powiedzieć, że on stanowi zbiór powszechnie obowiązujących norm i standardów w przypadku prowadzenia śledztwa międzynarodowych katastrof lotniczych. Także jest to niewątpliwie nawiązanie do zbioru praw zwyczajowych. Chciałabym zacząć od paragrafu 3.3 na temat ochrony dowodów, czyli mówimy o odpowiedzialności państwa miejsca zdarzenia, w tym wypadku Federacji Rosyjskiej. Państwo miejsca zdarzenia podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu ochrony dowodów i odpowiedniego zabezpieczenia statku powietrznego i jego zawartości przez czas niezbędny do przeprowadzenia badania. W takim wielkim skrócie jeszcze chciałam tutaj podkreślić, że odpowiednie zabezpieczenie obejmuje ochronę przed dalszymi uszkodzeniami, dostępem osób nieupoważnionych, kradzieżą i zniszczeniem. Także jak widzicie Państwo, jest jednoznaczne odwołanie się w normach zwyczajowych, jak również w załączniku 13 do ochrony dowodów w wypadku badania katastrof lotniczych.
A teraz tak, również właśnie ten paragraf, można powiedzieć, rozdział trzeci załącznika 13, daje stronie polskiej bardzo szerokie możliwości. I tutaj chciałabym to zacytować. Pamiętajmy, państwo rejestracji, czyli Polska. Jeżeli ze strony państwa rejestracji wpłynie prośba, aby statek powietrzny, jego zawartość oraz wszelkie inne dowody pozostały nietknięte do czasu zbadania przez pełnomocnego przedstawiciela państwa, które zwróciło się z taką prośbą, państwo miejsca zdarzenia podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu spełnienia tej prośby. To jest oczywiście język trudny, prawny i niewygodny, ale krótko mówiąc, strona polska miała prawo zwrócić się o możliwość przeprowadzenia pełnych badań we własnym zakresie zgodnie z normami załącznika 13 i Federacja Rosyjska miała obowiązek dopuścić stronę polską i udostępnić jej wszelkie możliwe badania według tego artykułu. A następnie, tutaj jest niezwykle istotny punkt, ponieważ jak wiemy, walczymy o zwrot wraku i najwyraźniej wszelkie siły polskie zagraniczne i dyplomatyczne na razie nie są w stanie osiągnąć żadnego progresu w kwestii zwrotu wraku. Natomiast załącznik 13 zawiera specjalne odniesienie do tej problematyki, mianowicie państwo miejsca zdarzenia zwalnia spod nadzoru statek powietrzny, jego zawartość i wszelkie jego części, kiedy tylko przestają być potrzebne do badania i przekazuje je osobom wyznaczonym w odpowiednim trybie przez państwo rejestracji. W tym celu państwo miejsca zdarzenia ułatwia dostęp do statku powietrznego, jego zawartości oraz wszystkich jego części. Także chciałam tutaj jeszcze raz mocno podkreślić, czyli ten nadzór zwalnia, kiedy wrak przestaje być potrzebny do badań. W tym miejscu warto przypomnieć, że śledztwo MAK-u zostało zakończone w styczniu 2011 roku z momentem ogłoszenia końcowego raportu. Można powiedzieć, że od stycznia 2011 roku wrak powinien być zwolniony spod nadzoru Federacji Rosyjskiej. Następnie przechodzimy do rozdziału, który dotyczy warunków badania wypadku lotniczego. To są wszystkie punkty rozdziału 5. I tutaj ten paragraf pokazuje, jakie możliwości strona polska miała według tego załącznika 13, które nie zostały wykorzystane. Państwo miejsca zdarzenia podejmuje badania okoliczności poważnego incydentu statku powietrznego. Państwo to może przekazać prowadzenie badania w całości lub w części innemu państwu lub regionalnej organizacji badającej wypadki lotnicze na podstawie wzajemnego porozumienia i zgody. Jak państwo widzicie, tutaj jest nawet od nie tylko Federacja Rosyjska mogła przekazać stronie polskiej prowadzenie całości bądź części śledztwa, ale mogła również dopuścić przedstawicieli europejskich organizacji badania wypadków lotniczych. I takie uprawnienia załącznik 13 umożliwia. A następnie tutaj, jeżeli chodzi już o bardziej szczegółowe aspekty, jeżeli jest to możliwe, dokonywane są oględziny miejsca wypadku, badania szczątków statku powietrznego oraz zbieranie oświadczenia świadków. I teraz jako zalecenie do tego punktu, państwo powinno zapewnić, aby w trakcie każdego badania prowadzonego zgodnie z postanowieniami niniejszego załącznika istniał nieograniczony, niezwłoczny dostęp do wszystkich materiałów dowodowych. Jeżeli chodzi o sekcję zwłok, to załącznik 13 ma następujące unormowanie. Państwo prowadzące badania wypadku z ofiarami śmiertelnymi organizuje przeprowadzenie pełnej sekcji zwłok załogi i w
szczególnych okolicznościach zwłok pasażerów oraz załogi pokładowej przez anatomopatologa, najlepiej posiadającego doświadczenia w badaniu wypadków. Sekcję należy przeprowadzić niezwłocznie i w pełnym zakresie. Bardzo istotne. Zalecenie normy międzynarodowej, zwyczajowej i załącznika 13. Powszechnie znane i stosowane. Uprawnienia pełnomocnych przedstawicieli. Ja nie wchodzę tutaj w szczegóły, że strona polska mogła wyznaczyć swojego przedstawiciela. Jak wiemy, był nim pan Edmund Klich, który był autoryzowanym przedstawicielem strony polskiej przy komisji MAK-u. I pan Klich mógł wyznaczyć swoich doradców zgodnie z normami załącznika 13. Także strona polska mogła delegować akredytowanego przedstawiciela, pana Edmunda Klicha, plus jego doradców. I ten artykuł tutaj odnosi się właśnie do doradców pełnomocnych. Doradcom pełnomocnym pełnomocnych przedstawicieli zezwala się na uczestniczenie w badaniu pod kierownictwem pełnomocnych przedstawicieli w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia efektywnego udziału tych przedstawicieli. Bardzo istotne. Czyli pan Klich i jego ludzie mieli wszelkie prawo do uczestniczenia w badaniach. Następny punkt tego artykułu mówi bardziej konkretnie określa, co pan Klich i jego ludzie mogli robić. A mogli w zasadzie robić wszystko, co chcieli. A mogli udać się na miejsce wypadku, zbadać szczątki, uzyskać informacje od świadków, zaproponować przesłuchanie we własnym zakresie, posiadać pełny i niezwłoczny dostęp do istotnych dowodów, uzyskać kopie wszystkich stosownych dokumentów, udział w odczytywaniu zarejestrowanych materiałów, udział w czynnościach badawczych poza miejscem wypadku, takich jak badanie części, prezentacje techniczne, testy, symulacje, udział w spotkaniach związanych z postępami badań, łącznie z dyskusjami odnoszącymi się do analizy, ustaleń, przyczyn, zaleceń dotyczących bezpieczeństwa oraz mogli składać własne wnioski dotyczące różnych elementów badań. Jak Państwo widzicie, załącznik 13 daje nam bardzo szerokie możliwości uczestniczenia w prowadzeniu śledztwa. A teraz tak, to co jest bardzo istotne i co jest również niezwykle bolesne, a jak wiemy, ja tutaj nie odnoszę się do tego, że wiadomo, że naszych przedstawicieli nie dopuścili, wiadomo, że myśmy żadnych wniosków nie składali, bo to są rzeczy, o których żeśmy dzisiaj cały dzień mówili. Ja tylko mówię, jakie mieliśmy prawa, których nie wykorzystaliśmy i jakie prawa zostały pogwałcone w tym procesie, prawda? Bo zakładam, że pewne rzeczy są dla Państwa oczywiste. I także pogwałcenie załącznika 13 w kwestii niedopuszczenia polskich przedstawicieli do udziału w badaniach jest rzeczą ewidentną i ja nie będę na tym temacie się koncentrować. A drugim takim ewidentnym problemem, z jakim się spotykamy w kontekście załącznika 13, to jest fakt, że zostały sporządzone polskie uwagi do wstępnego raportu MAK zgodnie z procedurą załącznika 13. Załącznik 13 wymaga, żeby strona prowadząca badania przygotowała raport wstępny, a następnie przedstawiła do ustosunkowania się do raportu wstępnego ten raport stronom zainteresowanym i oczywiście na pierwszym miejscu państwu rejestracji, czyli Polsce. Krótko mówiąc, i rzeczywiście Rosjanie tak zrobili. Przygotowali raport wstępny i dali nam 60 dni na ustosunkowanie się do ich raportu. Myśmy przygotowali, przedstawiciele komisji, pana Millera, przygotowali polskie uwagi do raportu MAK. Zdatowane były grudzień, chyba o ile pamiętam, 2010. Były złożone w terminie 60 dni zgodnie z procedurą załącznika 13 i te polskie uwagi do raportu MAK podważały większość ustaleń technicznych raportu MAK, jak również wnosiły o podobne sformułowanie przyczyn
wypadku. Krótko mówiąc, strona polska zakwestionowała przyczyny katastrofy według raportu rosyjskiego, według raportu MAK-u. Okay? I teraz tak, co się dzieje? W styczniu 2011 mamy konferencję prasową i strona rosyjska ogłasza swój raport, prawda? Swój raport, ignorując całkowicie polskie uwagi do tego raportu. I co, a co na to załącznik 13? I tu właśnie ten artykuł 6.3 o tym właśnie mówi. Państwo prowadzące badania wysyła do niżej wymienionych państw projekt raportu końcowego z propozycją wyrażenia w możliwie krótkim czasie istotnych i uzasadnionych uwag do tego raportu. I wysyła tutaj, ja tylko wymieniam, państwo rejestracji i państwo operatora, ponieważ te dwie kwalifikacje nas interesują, jest ich tam więcej. I teraz tak, jeżeli państwo prowadzące badania otrzymuje uwagi i w ciągu 60 dni od daty tego udostępnienia, tego wstępnego raportu, to, i to jest bardzo dla nas istotne, albo zmienia projekt raportu końcowego, włączając do niego treść otrzymanych uwag, bądź na życzenie państwa przekazującego uwagi załącza te uwagi do raportu końcowego. Okej? I jak wiemy, strona rosyjska nie zrobiła ani jednego, ani drugiego. Po prostu zignorowała. Czyli pogwałciła załącznik 13. A tutaj chciałabym jak gdyby tylko zasygnalizować, bo wszyscy to wiemy, że raport końcowy MAK jest nierzetelny pod każdym względem. A tu są tylko niektóre przykłady, że zawiera sprzeczności, pomija istotne informacje, forsuje tezę nacisku na pilotów, zawiera niepełne lub nieczytelne dane techniczne, ograniczoną analizę ostatniej fazy lotu. Przede wszystkim jest niezwykle, jest ogromna dysproporcja w analizie stanu psychicznego pilotów, który jest niezwykle rozbudowany i stanowi główną część tego raportu, praktycznie z minimalizowaną częścią technicznej analizy tej katastrofy. Krótko mówiąc, skoro piloci działali pod naciskiem i byli nieracjonalni, to w zasadzie co się tam od strony technicznej stało, to w ogóle jest nieistotne. Taki jest, można powiedzieć, taka jest wymowa tego raportu. I teraz tak, ponieważ jak wiemy, przyczyna katastrofy leży według oficjalnej wersji po stronie błędu pilota, który działał pod naciskiem generała i oczywiście w obecności prezydenta, który wywierał naciski. Jak wiemy, ta teza, szczególnie w stosunku do generała Błasika, jest niezwykle dla nas bolesna, wręcz obraźliwa. I co jest istotne? Istotne jest, że niedawno miało miejsce bardzo ciekawy wywiad, nie wiem, czy to do państwa trafiło, ale pan Igor Mintusow, który był konsultantem Komisji Rosyjskiej MAK do spraw politycznego marketingu, w rozmowie z jednym z polskich dziennikarzy ustosunkował się do tezy nacisku pijanego generała na pilotów. Czy co, już czas mija? Okej, okay, rozumiem. Dobrze, ja już w zasadzie kończę. Okej, okay, dobrze. Ustosunkował się. I teraz tak, co jest ważne, że właśnie Mintusow mówi, że istnieje pewne pole do swobodnej interpretacji. Tak było właśnie z głosami nagranymi na czarną skrzynkę Tupolewa. Mogły należeć do danej osoby, a mogły należeć do kogoś innego. I tutaj jest właśnie to pole do swobodnej interpretacji. Chciałam na to bardzo zwrócić uwagę. Jeszcze dwa mam slajdy, już muszę kończyć. No nic. W każdym razie chciałam powiedzieć, że to pole do swobodnej interpretacji. Bardzo ważna rzecz, ponieważ w raporcie MAK-u pojawia się stwierdzenie, on się wścieknie. W tłumaczeniu rosyjskim naszego transkryptu jest stwierdzenie, on się wścieknie kilkakrotnie. Okazuje się, że Instytut Zena nie potwierdził, żeby kiedykolwiek takie stwierdzenie padło. Więc tutaj mamy te swobodny margines interpretacji, który został posunięty na tyle, że zostały zawarte słowa
uwiarygodniające tezę presji, które nie miały miejsca. Także to jest ogromnie istotne i co chciałam powiedzieć jeszcze, że po oficjalnym stanowisku prokuratury, że nie ma dowodów na obecność generała Błasika w kokpicie, nadal dzisiaj i wczoraj się pojawiają stwierdzenia, ale może był. Co się dzieje? Mamy insynuacje na niekorzyść strony polskiej. Natomiast pan Mitsunow stwierdził, że jak jest pole interpretacji, to on ma prawo interpretować to na korzyść Rosji. To były jego stwierdzenia. I ostatni slajd, nawiązując, wychodząc niejako z załącznika 13, na bardziej szerokie spojrzenie na sprawę. Sytuacja, w jakiej żeśmy się znaleźli, to według mnie to jest luka prawna. Śledztwo smoleńskie zostało wtłoczone w lukę prawną, która pozwala, która blokuje bądź eliminuje wszelkie mechanizmy egzekwowania należytego wykonania umowy, jeżeli nawet założymy, że ona była ustna. Ta forma prawna uniemożliwia nam egzekwowanie czegokolwiek, jak również uniemożliwia nam odwołanie się gdziekolwiek, ponieważ te dwa mechanizmy nie zostały zabezpieczone w związku z tym, że ta umowa została zawarta jako umowa ustna. I dlatego takie działanie jest działaniem na szkodę interesu Polski. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, zaprosiliśmy, organizatorzy zaprosili do udziału w panelu również przedstawicieli prawników z komisji rządowej, z komisji Millera. Niemniej nie spotkaliśmy się z odmową, właściwie z żadną reakcją z ich strony. I organizatorzy przygotowali takie krótkie, pięciominutowe przypomnienie stanowiska tych osób, które zostały zaproszone, i to przypomni nam pan magister Szymon Pisarek. Prosimy bardzo, panie magistrze. W raporcie MAK na stronie 13 czytamy, iż 13 kwietnia 2010 roku zarządzeniem przewodniczącej Komisji Państwowej ogólne kierownictwo badania technicznymi i koordynacją współpracy zaangażowanych rosyjskich i zagranicznych organizacji scedowało na przewodniczącego MAK, czyli zastępcę przewodniczącego Komisji Państwowej. Na podstawie tegoż zarządzenia określono, że badanie powinno być prowadzone zgodnie z załącznikiem 13 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym. Ta decyzja została zaaprobowana przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej. Rozporządzeniem przewodniczącego MAK z 13 kwietnia 2010 roku w celu przeprowadzenia badań technicznych w porozumieniu z ministrem obrony narodowej Rzeczpospolitej Polskiej utworzono komisję. Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin na 22. posiedzeniu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 27 września 2012 roku informacja ministra sprawiedliwości na temat podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz podmioty mu podległe i nadzorowanie działań dotyczących zagwarantowania właściwych procedur postępowania ze zwłokami ofiar katastrofy smoleńskiej na terenie Federacji Rosyjskiej. Konwencja chicagowska jako podstawa badania przyczyn wypadku została przyjęta przez stronę polską w sposób konkludentny, czyli dorozumiany. Nie było w tym zakresie osobnej, w szczególności udokumentowanej decyzji Rady Ministrów. Należy zaznaczyć, że był to jedyny dostępny w tym czasie instrument prawny, który opisywał procedurę postępowania w takim wypadku. Skorzystanie z innej podstawy prawnej wymagałoby wcześniejszych, szczegółowych ustaleń ze stroną rosyjską, co uniemożliwiałoby podjęcie natychmiastowych działań, których oczekiwały rodziny ofiar, działań, na które oczekiwała cała opinia publiczna. Prezes Rady Ministrów w traktacie wystąpienia na 65. posiedzeniu Sejmu RP w dniu 29 kwietnia 2010 roku stwierdził: w związku z tym przyjęliśmy obie strony, że gruntem prawnym, po którym będziemy się poruszać, jest konwencja chicagowska wraz z załącznikiem 13. Ten instrument prawny, ta procedura nie jest taka prosta, aby zastosować ją tak jednoznacznie i odnieść się wprost do tej sytuacji, chociażby dlatego, że z polskiego punktu widzenia samolot był państwowy. Odpowiedź szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów
na interpelację w sprawie postępowania dotyczącego zbadania przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej polskiej delegacji na czele z prezydentem RP pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 roku. Zgodnie z artykułem 3 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym sporządzonej w Chicago z dnia 7 grudnia 1944 roku, zwanej dalej konwencją chicagowską, przepisy tej konwencji nie mają bezpośredniego zastosowania do państwowych statków powietrznych. Jednakże żaden z przepisów tej konwencji nie uniemożliwia zastosowania przewidzianych w niej reguł prawnych dotyczących wypadków lotniczych do omawianej katastrofy w przypadku zgody obu zainteresowanych państw, państwa miejsca wypadku oraz państwa rejestracji statku powietrznego, co w przedmiotowej sprawie miało miejsce. Przy czym należy podkreślić, że zgodnie ze zwyczajowym prawem międzynarodowym zgoda państw może być wyrażona w różnej formie, w tym także przez wspólne zgodne działanie. Odpowiedź ministra spraw wewnętrznych i administracji Jerzego Millera z upoważnienia prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z artykułem 3 konwencji chicagowskiej przepisy tej konwencji nie mają bezpośrednio zastosowania do państwowych statków powietrznych. Jednakże żaden z przepisów tej konwencji nie uniemożliwia zastosowania przewidzianych w niej reguł prawnych dotyczących wypadków lotniczych do omawianej katastrofy w przypadku zgody obu zainteresowanych państw, państwa miejsca wypadku oraz państwa rejestracji statku powietrznego, co w przedmiotowej sprawie miało miejsce. Przy czym należy podkreślić, że zgodnie ze zwyczajowym prawem międzynarodowym zgoda państw może być wyrażona w różnej formie, w tym także przez wspólne działanie. Odpowiedź ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego na interpelację w sprawie podjęcia przez rząd Donalda Tuska interwencji w Radzie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w związku z raportem MAG. Rzeczpospolita Polska nie zwróciła się oficjalnie do Rady ICAO o wprowadzenie do jej porządku obrad sprawy raportu MAG. Niepodjęcie takiego kroku wynika zarówno z niejednolitości stanowisk między Federacją Rosyjską a RP co do prawa zastosowania dla badania przyczyn katastrofy smoleńskiej, jak i w braku przekonania o konieczności wprowadzenia tego zagadnienia do Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego. Stanowisko RP dotyczące prawa zastosowania do badania przyczyn katastrofy smoleńskiej zawarte jest w odpowiedzi na interpelację poselską panów posłów Janczyka i Gawędy, udzielonej w imieniu prezesa Rady Ministrów przez ministra spraw wewnętrznych i administracji pana Jerzego Millera w dniu 14 czerwca 2010 roku, w której stwierdzono, iż strona rosyjska rozpoczęła badanie wymienionego wypadku zgodnie z procedurą opisaną w konwencji chicagowskiej, a przede wszystkim w załączniku nr 13 do konwencji. Strona polska po uzyskaniu opinii kierowanych na miejsce zdarzenia polskich specjalistów, którzy potwierdzili zasadność stosowania tej procedury przy badaniu tej katastrofy oraz na podstawie dokonanej analizy zgodziła się na podjęcie współpracy ze stroną rosyjską, w tym właśnie reżimie prawnym. Dzięki przyjętemu reżimowi prawnemu zgłosiliśmy formalne zastrzeżenia do raportu MAG, które stały się formalną częścią dokumentu. Odpowiedź szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów na interpelację w sprawie postępowania dotyczącego zbadania przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej polskiej delegacji na czele z prezydentem RP pod Smoleńskiem. Porozumienie z 14 grudnia 1993 roku to nie określa żadnej procedury realizacji artykułu 11 i wymaga w tym zakresie szczegółowego uzupełnienia, w tym przede wszystkim poprzez określenie technicznych reguł postępowania dotyczących badania wypadków statków powietrznych. Wobec bezprecedensowej skali i znaczenia katastrofy, która wydarzyła się w dniu 10 kwietnia 2010 roku, kluczowe było podjęcie natychmiastowych prac związanych z wyjaśnieniem przyczyn zaistniałego wypadku. Dlatego też na miejsce zdarzenia niezwłocznie skierowano specjalistów z polskiej komisji zajmujących się badaniem wypadków lotniczych, zarówno wojskowych, jak i cywilnych. Jako że standardem wynikającym zarówno z obowiązujących przepisów prawa międzynarodowego, jak i ze stosowanej praktyki jest, że stroną uprawnioną do zainicjowania procesu badania wypadku lotniczego jest kraj miejsca wypadku. Strona rosyjska rozpoczęła badanie wymienionego wypadku zgodnie z procedurą opisaną w konwencji chicagowskiej, a przede wszystkim w załączniku nr 13 do konwencji. Strona polska po uzyskaniu opinii kierowanych na miejsce zdarzenia polskich specjalistów, którzy potwierdzali zasadność stosowania tej procedury przy badaniu tej katastrofy oraz na podstawie dokonanej analizy zgodziła się na podjęcie współpracy ze stroną rosyjską, w tym właśnie reżimie prawnym.
Odpowiadając na pytanie o możliwości zawarcia dwustronnej umowy międzynarodowej pomiędzy władzami Rzeczpospolitej Polskiej a Federacji Rosyjskiej, należy zauważyć, iż po zaistnieniu wypadku możliwe było albo rozpoczęcie dwustronnych rozmów ze stroną rosyjską, które w niewiadomej perspektywie czasowej miałoby doprowadzić do ustalenia procedury badania przyczyn katastrofy, przyjmując jako punkt wyjścia ogólną deklarację ujętą w artykule 11 porozumienia z 1993 roku, albo, co uznano za właściwsze, natychmiastowe podjęcie badań przy wykorzystaniu istniejących procedur, co zrealizowano zgodnie z powyższym opisem. Przyjęcie procedury wynikającej z konwencji chicagowskiej oraz załącznika nr 13 zapewniało realizację zaleceń Rady Ministrów o jak najbardziej sprawnym prowadzeniu postępowania oraz zapewnieniu jawności jego wyników. Próba przyjęcia odrębnej procedury wypracowanej na podstawie porozumienia z 1993 roku przy zastosowaniu wieloetapowego postępowania przewidzianego przepisami ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 roku o umowach międzynarodowych stwarzałoby niezasadne wrażenie, że strona polska nie chce przyjąć jako podstawy pracy konwencji chicagowskiej, a jest to procedura stosowana przy wypadkach lotniczych przez wiele krajów świata, oparta o prawie międzynarodowym, doświadczeniu i praktyki stosowania, oraz że w to miejsce dopiero ma zostać wypracowane jakieś specjalne, odrębne porozumienie pomiędzy ministrami obrony obydwu krajów. Podejmowanie prac nad takim odrębnym porozumieniem z istoty obydwu krajów nie miało uzasadnienia w świetle oceny polskich specjalistów, w szczególności obecnych na miejscu zdarzenia. W raporcie MAK również jest wzmianka na temat samolotu TU-154M o numerze 101, wpisanym do rejestru wojskowych statków powietrznych MON-64 w pozycji S-428 dnia 24 stycznia 2005 roku. Użytkowany był przez 36 Specpułk. Statek wykonywał lot w misji oficjalnej i przewoził na pokładzie prezydenta RP wraz z delegacją. Na podstawie przepisów międzynarodowego prawa lotniczego nie można jednoznacznie określić statusu statku powietrznego ze względu na niejednolitą praktykę państw w tym zakresie. Z przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku prawo lotnicze wynika, że polski państwowy statek powietrzny używany przez siły zbrojne RP uważa się za wojskowy statek powietrzny. Według zapisów polskiego prawa lotniczego oraz instrukcji organizacji lotów statków powietrznych o statusie HET samolot TU-154M był państwowym, wojskowym statkiem powietrznym o statusie HET. Dziękuję. Mamy pana mecenasa Pszczółkowskiego, który nam teraz przedstawi stanowisko na temat statusu organów prowadzących śledztwo. Szanowni Państwo, ja nie będę tak wyrozumiały dla strony rządowej i Komisji Millera jak moi przedmówcy, bo ja nie jestem profesorem, tylko jestem praktykiem. I z tego powodu w krótkich słowach będę chciał Państwa przekonać, że nie macie czego żałować, że Komisja Millera jest tak słabo bądź w ogóle niereprezentowana w dniu dzisiejszym. Dlatego, że ta komisja nigdy z punktu widzenia polskiego prawa nie miała umocowania do tego, żeby procedować. Także proszę się tym nie smucić. Proszę Państwa, ja wrócę. Jeszcze chwilę, myślę, że Państwa przekonam bardziej. Proszę Państwa, podstawa to prawo lotnicze, polskie prawo lotnicze. Tam jest delegacja w artykule 140. Mówimy o stanie prawnym na moment katastrofy, bo to bardzo ważne. Wiele się zmieniło w naszym prawie lotniczym po katastrofie. Wiele się zmieniło w rozporządzeniu statuującym byt Komisji Państwowej Badania Wypadków Lotniczych. Zmieniło się raz, drugi, a potem się zmieniło całe rozporządzenie w ubiegłym roku. Popłoch olbrzymi. Każdy myślący człowiek zadaje sobie pytanie, z czego to wynikało. Proszę Państwa, można się zastanawiać na tle artykułu 140 prawa lotniczego w kształcie na moment katastrofy, czy w ogóle Państwowa Komisja Wypadków Lotniczych tego lotnictwa państwowego miała delegację do powstania w sytuacji wypadku za granicą. Bo ta cywilna zawiera w ustawie pewnego rodzaju przeklejone później do rozporządzenia dotyczącego państwowego lotnictwa uwarunkowania. Ale umocowanie w artykule 140
w ustępie 4 prawa lotniczego obejmowało tylko to, aby minister obrony narodowej określił organizację oraz szczegółowe zasady funkcjonowania komisji. Pytanie jest, czy to, czy komisja działa za granicą, czy nie, to jeszcze jest organizacja i szczegółowe zasady jej działania, bo to w przypadku lotnictwa cywilnego regulował artykuł 135. Co więcej, artykuł 140 znajduje się w ustępie drugim, są odesłania do artykułu 136 i 137 prawa lotniczego w kształcie obowiązującym na kwiecień 2010, ale te przepisy nie dotyczą rozszerzenia prac komisji na wypadek w państwie obcym. Mamy jednak rozporządzenie z 2004 roku. To jest rozporządzenie wydane na podstawie artykułu 140 dawnego prawa lotniczego. Przyjmijmy, że ono było skuteczne. Proszę Państwa, jakby dało się to powiększyć, chodzi o paragraf 6 tego rozporządzenia, wspomniany już przez pana profesora Karskiego. Następna strona. W paragrafie 6 mowa jest o tym, że generalnie Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotnictwa Państwowego nie bada wypadków na terenie państw obcych. Są wyjątki. Wyjątek to brak badania przez państwo obce, delegacja. Pytaliśmy kiedyś na zespole pana ministra Macierewicza, pana profesora Żylicza, takiej delegacji Państwowa Komisja nie miała. A więc umowa międzynarodowa. Tutaj mówimy o umowach międzynarodowych, pełna zgoda z panem profesorem Karskim. Moim zdaniem nie dwie, a jedna. Dlaczego nie dwie? Dlatego, że nie mówmy o tym, że może to być konwencja chicagowska, skoro konwencja chicagowska mówi, że do lotnictwa państwowego się jej nie stosuje, a polski ustawodawca w prawie lotniczym napisał definicję lotu państwowego, definicję lotu cywilnego i też wyklucza stosowanie w ogóle ustawy prawo lotnicze w zakresie lotnictwa państwowego. Jaki był charakter lotu? Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Jedna ze stacji telewizyjnych pokazała w dniu katastrofy plan lotu. On znajduje się na kilku odbitkach w aktach prokuratorskich, z którymi mam przyjemność obcować. Jest tam litera M. M oznacza military. Plan lotu znany jest Rosjanom, bo on podąża w ślad za samolotem. W związku z tym lot ma charakter lotu państwowego i lotu wojskowego. I tutaj kończą się dywagacje na temat tego, co było dobre, a co dobre nie było. Jakie prawo dawało Polsce lepsze uprawnienia, jakie gorsze. Rząd miał obowiązek stosować porozumienie z 93 roku. Inaczej równie dobrze można było zlecić to posiadającym bogate doświadczenia sądom morskim, komisjom badającym wypadki w zupełnie innych przestrzeniach, tudzież prawo drogowe zastosować. Nie zrobiono tego z jednego powodu. Nie można było tego zrobić z punktu widzenia prawa polskiego. A teraz chcę powiedzieć, że komisja pana ministra Millera czerpie uzasadnienie z tego aktu prawnego. Innego nie ma. Jeżeli zastosowano inny porządek prawny, to nie ma tej komisji. Jeśli państwo pozwolą, mogę następny. To jest właśnie to porozumienie z 93 roku. I w paragrafie, następna strona, jeśli pan pozwoli. W artykule 11 mowa jest o tym, że wyjaśnienia incydentów lotniczych, awarii i katastrof spowodowanych przez polskie wojskowe statki powietrzne. Takim jest tu 154M. To wynika z dokumentów, to wynika z tego, że ten samolot prowadzili wojskowi, to wynika z tego, że to była własność specpułku i to wynika z tego, że leciał tam prezydent wraz z generalicją. To jest niekwestionowane, w zasadzie chyba przez nikogo po stronie polskiej, tylko że w rozmowach ze stroną rządową my mamy do czynienia z taką stroną polską i stroną polską na arenie międzynarodowej. A moim zdaniem tego się nie da oddzielić, a konsekwencje tego są straszne. Miało być badanie wspólne i było. I tutaj pan profesor Karski zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz. Rzeczywiście było. Przez pierwsze
4 dni. Stąd wojskowi prokuratorzy nie zostali internowani na terenie państwa obcego przy wycieczce wojskowym samolotem na jego terytorium. Stąd wojskowi prokuratorzy w nocy z 10 na 11 podpisali porozumienie z wojskowymi prokuratorami rosyjskimi, dające im szerokie uprawnienia w śledztwie. Stąd wojsko mogło wszystko. Dlaczego mogło wszystko? Bo to był wojskowy samolot i Rosjanie o tym doskonale wiedzieli. Do kiedy? Zechce pan łaskawie następny slajd. Jeszcze następny slajd. Proszę państwa, to jest kluczowy moment dla bałaganu w katastrofie, w porządku prawnym badania katastrofy smoleńskiej. To jest dokument ściągnięty z internetu, od razu mówię, nie pokazuję państwu niczego, co jest tajne, niczego, co zagrażałoby bytowi jakiegokolwiek postępowania. Ściągnąłem to z internetu. Jest to pełnomocnictwo dla pana Bogdana Klicha, dla pana Edmunda Klicha, podpisane przez Bogdana Klicha z 15 kwietnia. Proszę zwrócić uwagę, jaka jest podstawa prawna. Artykuł 140 mówiący prawa lotniczego polskiego, mówiący o tym, że wypadki bada Komisja Badania Wypadków Lotnictwa Państwowego i konwencja chicagowska. Proszę państwa, tu jest majstersztyk prawniczy. Pomieszanie dwóch porządków prawnych. Porządku prawnego wykluczonego przez prawo lotnicze i prawa lotniczego oraz zastosowania konwencji do badania wypadku samolotu, do którego tejże konwencji się nie stosuje. Rosjanie przyjęli dokument tak samo jak akredytowanego z dobrodziejstwem inwentarza. Co więcej, powstaje sytuacja taka, kiedy dość głośno mówi się o tym, że po stronie rosyjskiej sprawę bada aż sam prezydent, premier Putin. Powstaje pewnego rodzaju konfuzja po stronie polskiej. 27 kwietnia dochodzi do błyskawicznej zmiany rozporządzenia wykonawczego, na podstawie której miała działać komisja Millera, no, żeby nie zarządzał nią urzędnik pierwszego lepszego stopnia, tylko żeby wszystko było pod kontrolą pana premiera. Wtedy Biuro Analiz Sejmowych interesowało się, czy rozszerzenie i sposób delegowania członków komisji jest zgodny z polskim prawem i jak to się będzie miało do dalszego procedowania i losów procedur i wniosków tej komisji. Nie zwrócono tylko uwagi na jedno, że ta komisja utraciła prawo bytu, jeżeli w ogóle kiedykolwiek je miała, w momencie kiedy nie zastosowano porozumienia z 93 roku. Jest to, wrócimy jeszcze do Nie potrzeba chyba tego państwu pokazywać, ale wrócimy jeszcze do tego rozporządzenia. Albo wypadek na terenie Polski, albo państwo obce nie podejmuje działania, albo państwo obce daje delegację, albo umowa. Która umowa? Porozumienie. Jeżeli my Rosjanom przekazujemy informację w tym dokumencie, że nie ma porozumienia, to tego porozumienia nie wykonujemy, to chyba oczywiste. Co więcej, czy my badamy wspólnie z Rosjanami ten wypadek, tak jak mówią wymogi artykułu 11 tego porozumienia? Na pewno nie. Z naszej strony jest kto? Edmund Klich. Proszę państwa, od 15 do 27 kwietnia istotnie szef komisji. Kim jest pan Edmund Klich przy komisji MAK po 27 kwietnia? Urzędnikiem Cywilnej Komisji Badania Wypadków Lotnictwa. Nie ma go już w składzie komisji Millera. Nie jest szefem komisji państwowej. Klich zostaje akredytowany przy MAK-u jako osoba spoza komisji. Gdzie, jak wobec, proszę państwa, w jaki sposób realizuje się treść umowy międzynarodowej, która jest podstawą prawną działania komisji Millera, skoro nawet już tej unipersonalnej, jednoosobowej nie ma? Dlaczego nie ma? Na ten temat kiedyś odpowiadałem na zespole pana ministra Macierewicza publikacja Gazety Polskiej i ujawnione stenogramy Klicha, dlatego tak zabiegał, żeby być jedynym akredytowanym. Gdyby tych akredytowanych było więcej, można by było rozważać, czy to porozumienie w zakresie wspólnego badania nie jest wdrażane w życie. Dalej. Przedstawiono państwu tutaj stanowisko strony polskiej, że konwencja chicagowska była jedyna obowiązująca, jedyna dobra do wyboru. Ja państwu przedstawię dokument, to jest odpowiedź ministra Bogdana Klicha
na zapytanie w drodze dostępu do informacji publicznej i cytuję, podstawą powołania komisji jest umowa, porozumienie między ministrem obrony narodowej a ministrem obrony narodowej Federacji Rosyjskiej. Dokument z 29 czerwca 2011 roku. To nie jest tak, że konwencję chicagowską Polacy uznali za podstawę działania komisji pana Millera. Nie. Pan Klich twierdzi, że to porozumienie. A ja państwa pytam jako prawnik, ale tak trochę też na zdrowy rozum. Czy państwo wyobrażacie sobie, żeby czerpać delegację do działania z aktu prawnego, którego się nie stosuje, w imię na przykład tego, że inny akt prawny jest lepszy? Bo ja powiem szczerze, że nie spotkałem się nigdy, żeby ktoś tak karkołomnej tezy kiedykolwiek bronił. I chcę powiedzieć, że przywiązani, następny slajd, gdyby pan pozwolił, przywiązani do tej tezy są Rosjanie. Proszę zwrócić uwagę na reakcję, to jest odpowiedź na referat pani mecenas Biniendy, która mówi, i słusznie, że Rosjanie zlekceważyli polskie poprawki. Wiecie państwo, dlaczego zlekceważyli? Bo oni nie uznają autorstwa tych poprawek. Bo te poprawki są przygotowane przez komisję, która doskonale według ich wiedzy nie ma prawa funkcjonować, znają polskie prawo bardzo dobrze. Mówi o tym pan Morozow. Mówiąc o tym, gdyby pan zechciał to troszeczkę podnieść, mówiąc o tym na konferencji właśnie, kiedy te poprawki wpłynęły. Po pierwsze, polska strona nie chce zaakceptować, że jest to, że lot do Smoleńska był międzynarodowym lotem cywilnym. Jeśli był międzynarodowym lotem cywilnym, jak uważają Rosjanie, to nie można było stosować porozumienia wojskowego i Rosjanie nie stosowali go w relacjach z Polską, a Polska nie stosowała go w relacjach z Rosją, a jest to jedyny akt prawny, z którego umocowanie czerpie komisja ministra Millera. Pan Morozow mówi, że to jest lot cywilny. Do lotu cywilnego nie stosowalibyśmy porozumienia z 1993 roku, jak pisze w odpowiedzi na pytanie pan minister Klich, Bogdan Klich, zapytany o umocowanie komisji Millera. To samo Mak, dwukropek. Ciężko mówić o pełnej niezależności i niezawisłości polskiej komisji. Tutaj państwo macie w sposób ewidentny pokazane, że MAK nie traktuje poprawek polskiej komisji poważnie, między innymi dlatego, że zdaje sobie sprawę z tego, że jej umocowanie jest po prostu wadliwe. O poprawności w moim przekonaniu tego rozumowania świadczy też nerwowa, wielomiesięczna reakcja polegająca na rychłym zmienianiu wszystkich przepisów dotyczących funkcjonowania komisji, jeżeli chodzi o artykuł 140, dodaje się artykuł 140 ustęp 1 punkt B, w którym, mówię o prawie lotniczym, w którym mówi się, Komisja Lotnictwa Państwowego może prowadzić badania wypadków i poważnych incydentów zaistniałych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Proszę państwa, to jest przepis dodany po katastrofie. Tego przepisu w starym prawie lotniczym nie ma. I dlatego ta komisja nie ma umocowania prawnego. Co więcej, pan minister Siemoniak, następca pana ministra Klicha, Dziennikiem Ustaw 27 czerwca 2012 roku, całe rozporządzenie w sprawie funkcjonowania Komisji Lotnictwa Państwowego zmienia. Skoro tamto było tak wystarczające i tak się sprawdziło, tak jak sprawdziło się nasze państwo w badaniu przyczyn katastrofy smoleńskiej, po cóż było je zmieniać? Proszę państwa, w sposób ewidentny chcę powiedzieć, jaka jest konkluzja. Konkluzja jest taka. W Polsce obowiązuje prawo polskie. Można się było z Rosjanami dogadać nawet na prawo podwodne, jeżeli takie istnieje, bo ja go nie znam. Natomiast polska komisja musi być powołana w zgodzie z państwem, z prawem polskim, bo przed nami jako obywatelami jest odpowiedzialna. Podstawą jest prawo lotnicze i jeżeli tutaj ta ułomność nawet może zostać przez prawników zaakceptowana, że delegacja z artykułu 140 dawnego prawa lotniczego obejmuje możliwość wydania tego rozporządzenia z 2004 roku, to na jego podstawie badać sprawę mogła tylko komisja Millera w sytuacji, w której przewidywałaby to umowa międzynarodowa.
mogła tak być, gdyby Komisja Millera i Polska tą umowę międzynarodową posiadaną z Federacją Rosyjską stosowała. Natomiast jeżeli Polska ją odrzuciła, a myślę, że Państwa przekonałem do tego, że to porozumienie z wyjątkiem pierwszych czterech dni, proszę Państwa, naprawdę ono obowiązywało i przestało obowiązywać. Dlatego większość prokuratorów 15 wróciła do kraju, bo przestała obowiązywać delegacja do ich bytu, delegacja z tego wojskowego porozumienia, właściwe organy, także wojskowa prokuratura. I pojawiła się instytucja akredytowanego przy MAK. I mogę powiedzieć tak, można jeszcze po stronie rosyjskiej bronić tezy, że Polacy rzeczywiście wspólnie badali z Rosjanami, bo jest akredytowany Edmund Klich. Proszę zwrócić uwagę, że nikt nie przyjął z rosyjskiej strony zaproszenia do bycia akredytowanym przy polskiej komisji, a myślę, że tego wymagałoby rozporządzenie, porozumienie. Nie ma porozumienia, nie ma umocowania. Nie ma umocowania, nie ma komisji. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo. Zapraszamy pana profesora Jasudowicza, który spojrzy nam na problematykę z troszeczkę innej perspektywy, ale właściwie zbieżnej, z perspektywy Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że od samego rana mogę w tym uczestniczyć, a jako człowiek z zegarem biologicznym ustawionym na bardzo wczesne godziny poranne, już właściwie bym usypiał, gdyby nie to, że wszystko to było takie istotne i takie ważne. Chcę odnieść się do tego, że jesteśmy w Europie, nie tylko w Unii Europejskiej, ale w systemie Rady Europy. Jesteśmy od roku 1993 stroną Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. I tak się składa, że stajemy wobec hekatomby, mówił pan profesor Nowaczek, wspomniał pan profesor Karski. Zginął kwiat narodu polskiego w miniskali, jakby nowe obezchłowienie wzorem Katynia. Straszna, nie do wiary wręcz, tragedia. Proszę Państwa, znam się niby na wszystkim, o czym tu dzisiaj mówiono, poza sprawami technicznymi, które mnie bardzo dzisiaj ubogociły. Ale chcę powiedzieć, że to, o czym będę mówił, jest istotne z perspektywy całości. Artykuł 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka rozpoczyna się w pierwszym zdaniu od słów: życie ludzkie chronione jest na podstawie ustawy. Potem przechodzi do zakazu umyślnego pozbawienia życia. Z tego pierwszego zdania Europejski Trybunał Praw Człowieka w tej chwili już wykoncypował potężne orzecznictwo dotyczące zobowiązań pozytywnych państw. Ja w skrócie będę dziś tylko mówił. Pierwszy taki obowiązek to obowiązek zapewnienia przez państwo ochrony prawa do życia wszystkich osób podlegających jego jurysdykcji. A po to, żeby była ta ochrona, wchodzi w grę obowiązek podejmowania konkretnych środków prewencyjnych, operacyjnych, które mają nie dopuścić do spełnienia się zagrożenia. W tym sensie to, o czym była dzisiaj tu mowa z przedstawicielami służb specjalnych, jest istotne także dla artykułu 2 Konwencji Europejskiej. Nasze środki prewencyjne niestety nie zostały odpowiednio podjęte. Już tu jest naruszenie artykułu 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Druga rzecz to obowiązek stworzenia przez państwo ram ustawodawczych i administracyjnych, które pozwolą odpowiednio sprawy prawa do życia programować i realizować. I znowu nasz mechanizm państwowy okazał się kompletnie niewydolny. Tak jakby państwo było w zupełnym upadku, w nieładzie strasznym wręcz. Kolejna rzecz, w każdym przypadku, nie tylko umyślnego pozbawienia życia, chociaż i tego przecież tu nie możemy wykluczyć do końca, ale także w przypadku utraty życia, w przypadku katastrof naturalnych, klęsk żywiołowych, w przypadku wypadków jakiegokolwiek rodzaju przemysłowych, drogowych,
i w razie istnienia zagadkowych, nie do końca jasnych okoliczności obowiązek powstaje dla państwa bezwzględny przeprowadzenia adekwatnego i skutecznego śledztwa. Śledztwo ma być podjęte bezzwłocznie, natychmiast. Mam pytanie, kiedy po stronie polskiej i po stronie rosyjskiej zostało podjęte śledztwo? To, co mówimy o śledztwie Baku czy śledztwie Komisji Millera, to jest w rozumieniu bezpieczeństwa międzynarodowego lotnictwa cywilnego. To nie jest to śledztwo, o którym myślimy w ludzkim wymiarze. A ludzki wymiar to nie tylko 96 ofiar, ale i kolejne zwielokrotnione ofiary ich bliskich. O nowym wymiarze bycia ofiarą tych bliskich jeszcze powiem. Zresztą nie było podjęcia natychmiastowego śledztwa. Nie było przeprowadzenia szybkiego, dokładnego śledztwa. Przecież kiedy my patrzymy na doświadczenie rodzin katyńskich, to włosy dęba stają. To mi przypomina wyroki Trybunału Strasburskiego w sprawach czeczeńskich. Tak się to powtarza. Z opóźnieniem wielkim uzyskiwały rodziny, nie wiem czy wszystkie uzyskały status pokrzywdzonego, status ofiary w postępowaniach krajowych. Ja po dziś dzień nie wiem, czy właściwie jest przeprowadzane jakiekolwiek śledztwo w Polsce. Bo zajmuje się tym Naczelna Prokuratura Wojskowa. Prokuratura Cywilna zajmowała się tylko tymi niedociągnięciami w zakresie przygotowania lotu. A wydaje mi się, że tu Prokuratura Cywilna byłaby właściwym torem badania w rozumieniu śledztwa z artykułu 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Te rodziny katyńskie stały się wtórnymi ofiarami. W europejskim orzecznictwie odnosiło się do tak zwanych wymuszonych zaginięć, status ofiar bliskich w sytuacji, kiedy czas upływał. One starały się uzyskać jakąkolwiek wiedzę, a niczego nie mogły uzyskać. I początkowo tylko w tym sensie, tylko w aspekcie wymuszonych zaginięć Trybunał to rozważał. Ale doszło do jednej z spraw czeczeńskich, gdzie człowiek przeżył. Przepraszam, gdzie człowiek zginął, a Trybunał dopatrzył się możliwości też potraktowania bliskich jako ofiar w rozumieniu artykułu 3. Zauważmy u nas, to nie jest tylko kwestia ekshumacji, powtórnych ekshumacji, ciągłych błagań, próśb o to, co ewentualnie prokuratura może zrobić. Zauważmy, że tu następują ciągłe zwłoki czasami straszliwe wręcz. W orzecznictwie strasburskim okres 2-3 tygodni, w czasie których nie są podejmowane żadne konkretne czynności śledcze, to już jest zwłoka oznaczająca naruszenie artykułu 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. A my dowiadujemy się w pewnej sytuacji, że coś będzie zbadane za 6 miesięcy. Proszę Państwa, to jest przerażające. Przecież to jest bawienie się w ciuciu babkę z wieloma osobami, ofiarami po ofiarach, ofiarami, na których uczuciach się gra, dla których to wszystko jest straszne. Proszę Państwa, w moim przekonaniu trzeba ten tor także poruszyć Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jesteśmy w tym systemie. W tym systemie muszą być zbadane te sprawy, bo straciło życie wiele osób, bo okoliczności są zagadkowe, bo potrzebny jest wyrok. Najpierw dochodzenie w Polsce, sprawdzenie wszystkiego, czy wyczerpane zostały środki krajowe, a potem pomyślenie wzorem sprawy Janowiec przeciwko Polsce o skardze strasburskiej, skardze smoleńskiej. Proszę Państwa, tylko tyle z mojej strony, ja przepraszam, ale jestem po prostu już katastrofalnie zmęczony. Dziękuję wszystkim za uwagę. Myślę, że wszyscy są zmęczeni, wszyscy dzielnie trwali od rana, więc my też zamkniemy ten panel. Też
właściwie nie ma co podsumowywać. Państwo polskie nie zdało egzaminu, tak? Po raz kolejny nie zdało egzaminu, tak? Pan, jeszcze pan mecenas Pszczółkowski chciał, tak? Jeszcze? Ja zgodnie z umówionym programem kilka chwil na temat, kilka słów na temat kwestii związanych z prokuraturą. One się będą wiązały, proszę państwa, bardzo tematycznie z zagadnieniem, nad jakim się dzisiaj zebrało to szacowne grono, które miałem przyjemność wysłuchać uprzednio, dlatego że komisja MAK, komisja pana ministra Millera z jakimkolwiek umocowaniem, miała przyjemność poznawać dokładnie te same dokumenty dotyczące sekcji oględzin ofiar katastrofy smoleńskiej, jakie są w posiadaniu polskiej prokuratury. One są tajnym załącznikiem numer 7 do raportu komisji pana Jerzego Millera i opatrzone są, no niestety, tym samym metodologicznym błędem, jakim błędem opatrzone jest to, co zebrała w tej sprawie prokuratura. Błędem istotnym, bo każdy, kto zajmuje się badaniem przyczyn katastrofy lotniczej, z całą pewnością powie, że poza badaniami samolotu, trajektorii lotu, bardzo istotną kwestią jest ustalenie sposobu, w jaki doszło do zgonu ofiar, do tego, jak wyglądały postmortem ofiary, do tego, jak wyglądały kwestie związane z poszczególnymi uszkodzeniami i obrażeniami ciała. To, o czym jeden z rozmówców poprzednich mówił, efekt motyla. Proszę państwa, żeby do tego dojść, trzeba mieć wiarygodne dokumenty. Polskie prawo karne w tym przypadku, kodeks postępowania karnego, w artykule 209 nakłada na organ prowadzący postępowanie w sprawie katastrofy smoleńskiej, jest to Wojskowa Prokuratura Okręgowa, która to postępowanie wszczęła 10 kwietnia, obowiązek wykonania sekcji i oględzin zwłok. Przepis bowiem mówi, że wykonuje się te czynności wówczas, kiedy nie jest jasna przyczyna zgonu. Szanowni państwo, słyszycie państwo z całą pewnością wiele zapewnień ze słów z ust wysokich funkcjonariuszy prokuratury, że takiej potrzeby nie było. Takie też komunikaty znajdują się na stronach Naczelnej Prokuratury Wojskowej. Chcę państwu powiedzieć, że oceniając to, czy istotnie ważnym zaniechaniem było nieprzeprowadzenie oględzin i sekcji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej w Polsce po sprowadzeniu ciał do kraju, jest istotne czy nie, trzeba brać w kontekście czasowym, a mianowicie momentu pochówku tych ciał. Jeśli dzisiaj znajdują się ludzie, którzy nie mają wątpliwości, że do żadnego zamachu nie doszło, bo mają na to badania, bo mają na to ekspertyzy, nomen omen najczęściej rosyjskie, to mogą mieć dobre samopoczucie. Przy czym, proszę państwa, pierwsza ekspertyza, a możecie to sprawdzić na stronie Naczelnej Prokuratury Wojskowej, w sprawie katastrofy smoleńskiej pochodzi z czerwca 2010 roku. Zatem do czerwca 2010 roku nie istniała żadna przesłanka uprawniająca jakiegokolwiek polskiego funkcjonariusza do zaniechania badania przyczyny zgonu w sposób powątpiewający, a więc nakazujący zrobienie tego, co mówi kodeks. Proszę państwa, pan profesor, którego miałem przyjemność wysłuchać przede mną, powiedział, że nie wie, czy w tej sprawie toczy się postępowanie. Być może państwo też nie wiecie, bo ono się rzeczywiście słabo do opinii publicznej przebija. Toczy się. Jest postępowanie karne, jest toczone przez prokuraturę wojskową, bo uznano, że lot jednak był wojskowy, w przeciwieństwie do rządu. Natomiast w tym postępowaniu żaden polski prokurator do momentu wykonania pierwszych ekshumacji nie uczestniczył przy żadnej sekcji ofiary katastrofy. Nigdy, proszę państwa. Nie wykorzystano tego historycznego momentu, kiedy ciała ofiar wróciły do kraju i były już w dyspozycji polskich organów,
i można było zarządzić i należało zarządzić stosowne badania i nie zrobiono nic. Pochowano te ciała według rosyjskiego porządku, jak dzisiaj wiemy, w co najmniej 6 przypadkach ten porządek nie odpowiadał prawdzie i stanowi faktycznemu, narażając rodziny na kolejny ból. Ale co najważniejsze, proszę Państwa, połamano zasadniczy aspekt polskiej procedury karnej, nakazujący śledczemu wykonanie wszystkich czynności, które zmierzają do poznania prawdy materialnej. Pan prokurator generalny, mówiąc w Sejmie, nie tylko obciążył rodziny smoleńskie, pełnomocników rodzin, faktem, że nie były zainteresowane wcześniejszym przeprowadzaniem sekcji, ale powiedział też, że te czynności zostały wykonane w drodze pomocy prawnej z Rosją. To też jest nieprawda, proszę Państwa. Wniosek o pomoc prawną polscy prokuratorzy wojskowi sporządzili w dniu 10 kwietnia. Zgodnie z stanowiskiem prokuratora generalnego, informuję Państwa, wyrażonym w Sejmie, jest na zakładce Sejmu całe przemówienie, polecam, bardzo ciekawe. Prokuratorzy wojskowi doręczyli ten wniosek stronie rosyjskiej w dniu 11 kwietnia. Strona rosyjska nie przyjęła tego wniosku, bowiem zawierał błędy formalne, nie zawierał nazwisk konkretnych osób. Poprawiony dotarł do strony rosyjskiej 13 kwietnia. Według oficjalnych informacji, jakie prokuratura przekazuje Państwu na stronach Naczelnej Prokuratury Wojskowej, większość sekcji zakończyła się w dniu 11 kwietnia w godzinach popołudniowych. Proszę Państwa, skoro wniosek o pomoc prawną dotarł, uzupełniony i poprawiony i przyjęty wreszcie przez Rosjan 13 kwietnia 2010 roku, czy Państwo sobie wyobrażacie, że Rosjanie wykonywali sekcję zwłok w ramach tak zwanej pomocy prawnej? Bo myślę, że Rosjanie też sobie tego nie wyobrażają. Co więcej, istnieją na to dowody, bo są ludzie, którzy w Smoleńsku byli i mówią, że Rosjanie właśnie tak się zachowywali, jak się zachowywali, bo oni prowadzili swoje czynności. Tam nikt nie myślał o tym, żeby prowadzić czynności dla polskiej prokuratury. Czy to jest po stronie polskiej prokuratury mankament, za który należy mieć do niej pretensje? Jeżeli się weźmie pod uwagę to, że w dniu 10 kwietnia, w nocy z 10 na 11 kwietnia, naczelny prokurator wojskowy i szef jednostki, która prowadzi sprawę, spotkali się w Smoleńsku z rosyjskimi prokuratorami i spisali z nimi porozumienie, z którego wynika, w moim przekonaniu, w ustępie 6 tego porozumienia znany, ujawniony dokument przez jedną ze stacji telewizyjnych, mogę o nim mówić, carte blanche dla strony polskiej w zakresie udziału, wnioskowania o przeprowadzenie czynności. Proszę Państwa, dlaczego polscy prokuratorzy nie uczestniczyli przy wszystkich oględzinach, wszystkich sekcjach ciał ofiar katastrofy? Zwłaszcza, że istnieją poważne proceduralne rozbieżności co do kwestii dotyczących sekcji zwłok na terenie Polski i według kodeksu postępowania karnego rosyjskiego. Ale to nie jest najważniejszy argument. Najważniejszy argument jest taki, że polski kodeks postępowania karnego polskim prokuratorom nakazuje przy takich czynnościach być. Oczywiście można przyjąć, że będzie się je wykonywać w drodze pomocy prawnej, tylko chcę Państwu powiedzieć, jaka jest idea pomocy prawnej. To jest trochę taka sytuacja zbliżona do cateringu. Jak nie mogę ugotować, to proszę, żeby to ktoś za mnie zrobił. Ale robię to wtedy, kiedy nie mogę ugotować. Natomiast zupełnie poważnie, proszę Państwa, po pomoc prawną sięga się wówczas, kiedy nie można czegoś wykonać w Polsce. Mówimy o śledztwie związanym ze zgonem generalicji, elit. A ktoś nam funduje załatwienie tego problemu poprzez tak zwaną pomoc prawną. I chcę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. 10 kwietnia, łaskawi Państwo, 11 kwietnia i 12 kwietnia, a więc w momencie, kiedy te czynności się odbywały, żaden polski prokurator nie miał prawa wykluczyć żadnej przyczyny zgonu, w tym zamachu, w tym wybuchu, w tym udziału terrorystów. Nie było przesłanek po temu, bo nie było żadnych ekspertyz. Zatem należało te czynności przeprowadzać we własnym zakresie, a nie zlecać państwu obcemu, między innymi dlatego, że do momentu pochówku ciał ofiar katastrofy nie istniał żaden powód
dla którego to państwo obce miałoby przez nasze państwo nie być uznawane za potencjalnego sprawcę. Proszę państwa, jeżeli dzisiaj istnieją ekspertyzy, które prokuratorowi generalnemu pozwalają przed Radą Bezpieczeństwa Narodowego wymieniać je i mówić, one wykluczają zamach, to chcę powiedzieć, że w kwietniu 2010 roku i w maju 2010 roku żadna z tych ekspertyz nie istniała, a polska prokuratura zachowywała się tak, jakby te ekspertyzy antycypowała, bo nie wykonała tych czynności. Czy to się komuś podoba politycznie, czy nie, polski prokurator miał obowiązek Federację Rosyjską traktować jako kandydata na podejrzanego w tej sprawie i obowiązek wykonania wszystkich czynności sekcyjnych i oględzin zwłok, aby potwierdzić bądź wykluczyć te podejrzenia. Tego nie wykonano. Pomoc prawna, o której mówią państwu oficjele prokuratury, także nie miała miejsca. Oczywiście my mamy dokumenty jako państwo polskie, prokuratura pozyskała, ale nie mają one statusu dokumentów wykonanych na potrzeby postępowania polskiego, tylko są to dokumenty udzielone przez Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej, polskiej prokuraturze. Są to dokumenty wykonane na potrzeby śledztwa rosyjskiego i my mamy jedynie dokumentację czynności wykonanych na potrzeby śledztwa rosyjskiego. Nie posiadamy dokumentów wykonanych na potrzeby państwa polskiego z jednego powodu. Skutecznie poprosiliśmy o nie 2 dni po tym, jak Rosjanie zakończyli swoje czynności. Z tego też powodu do chwili obecnej toczy się w Wojskowej Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu postępowanie zmierzające do wyjaśnienia, czy ten kardynalny błąd i to zaniechanie prokuratury nie nosi znamion przestępstwa. Przestępstwa niedopełnienia obowiązków i przestępstwa utrudniania prowadzonego przez własną jednostkę prokuratury. Zagadnienia są 2. Polscy prokuratorzy, którzy w Rosji byli, wiedzieć powinni i przekazać taką informację do Polski, że nie udało się polskim prokuratorom asystować przy czynnościach rosyjskich. A ci, którzy w Polsce taką wiedzę mieli, mieli obowiązek podjąć te czynności w niezbędnym zakresie. Można byłoby się bowiem zastanawiać nad kwestią przeprowadzenia sekcji zwłok w Polsce w sytuacji, w której udział przy każdej tej czynności polskiego prokuratora w Rosji byłby zapewniony, a ja państwa mogę zapewnić o jednej rzeczy, bo prokurator generalny też o tym powiedział, więc nie ujawniam żadnych tajemnic. Został zapewniony w przypadku jednej sekcji. 95 sekcji odbyło się bez udziału jakiegokolwiek polskiego prokuratora, a po sprowadzeniu ciał ofiar do kraju nie pozwolono otwierać trumien i w ten sposób przez wiele miesięcy czy przez kilkanaście miesięcy tłumaczono, że nie było potrzeby i nie było możliwości zrobienia ponownych sekcji. Oczywiście jest to nieprawda, bo chcę raz jeszcze powiedzieć, że prokuratura żadne przepisy administracyjne oczywiście nie wiążą i gdyby prokuratura wykazała chęć, to dokonałaby zbadania. Ma to też związek z badaniami komisji ewentualnej, umocowanej czy nie, badania wypadków lotnictwa państwowego, bo ta komisja te ciała także powinna mieć ambicje przebadać, a jedynie zapoznała się i recypowała do własnych ustaleń zagadnienia przekazane przez Rosjan. Bardzo państwu uprzejmie dziękuję. Pan profesor Karski jeszcze minutę chciał zająć czas państwu. Prosiłem o 2. Chciałem tylko jedną rzecz jeszcze na podsumowanie, bo żebyśmy wiedzieli, czym jest MAK, bo odmieniamy przez wszystkie przypadki międzypaństwowy Komitet Lotniczy MAK. Jest to szczególnie istotne w rozumieniu reguły 5.4 załącznika 13 konwencji chicagowskiej, który wymaga, aby taki organ miał zapewnioną niezależność w prowadzeniu badań. MAK powstał w trakcie procesu rozpadu Związku Radzieckiego, wtedy kiedy zawłaszczano, prywatyzowano, przekazywano do różnych szczególnych struktur poszczególne urzędy centralne Związku Radzieckiego. Został on utworzony na podstawie umowy, która jest datowana na 25 grudnia 1991 roku, aczkolwiek sam MAK przyznaje się, że umowa ta została przedstawiona i podpisana 30
grudnia 1991 roku. Jego siedziba znajduje się w Moskwie. W zakresie kompetencji MAG zajmuje się zarządzaniem ruchem powietrznym, certyfikacją, informacją oraz inspekcją. Organ ten zajmuje się m.in. certyfikowaniem sprzętu lotniczego, w tym samolotów oraz lotniczych zakładów produkcyjnych i remontowych. Jego zadaniem jest także badanie przyczyn cywilnych wypadków lotniczych na terenie państw będących stronami tego porozumienia. Formalnie jest on, zgodnie z treścią swojego statutu, stałym organem wykonawczym Wspólnoty Państw Niepodległych. Natomiast zgodnie z treścią artykułu 34 Statutu Wspólnoty Państw Niepodległych jest jej organem branżowym. Tak jak powiedziałem, tutaj akurat nie doszło do sprywatyzowania Ministerstwa Związku Radzieckiego, na przykład w przypadku spółki Softrans Auto, które jest sprywatyzowanym Ministerstwem Transportu Samochodowego, czy też Gazpromu, który jest sprywatyzowanym innym resortem. Tutaj utworzono taką organizację międzynarodową początkowo, która stała się organem całkowicie swobodnym, jakby w ramach Wspólnoty Państw Niepodległych, aczkolwiek składającym się z przedstawicieli państw członkowskich, państw uczestników Wspólnoty Państw Niepodległych. I teraz, czego następcą prawnym jest MAG? Jeśli wydaje się nam, że w Związku Radzieckim istniał centralizm, to zauważmy, ile do tego jednego mieszka wrzucono. Zgodnie z porozumieniem o utworzeniu MAG-u, MAG jest następcą prawnym Komisji do spraw wykorzystania przestrzeni powietrznej i zarządzania ruchem lotniczym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Komisji do spraw państwowego nadzoru nad bezpieczeństwem lotów statków powietrznych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz Ministerstwa Lotnictwa Cywilnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Zespolenie to niekiedy prowadzi do konfliktów interesów. Ma to przykładowo miejsce w sytuacjach, gdy MAG najpierw certyfikuje sprzęt lotniczy i lotniska, a następnie orzeka o przyczynach katastrof lotniczych, a więc między innymi o tym, czy sprzęt ten i te lotniska były sprawne. W związku z tym powstaje podstawowa wątpliwość co do jego niezależności i bezstronności. Jeśli państwo weźmiecie do ręki raport MAG-u, to kilka pierwszych stron jest poświęconych temu, jak niezależnym i profesjonalnym i przez kogo uznawanym ciałem jest MAG. Przepraszam, czy jakikolwiek organ, do którego profesjonalizmu i bezstronności istnieją wątpliwości, rozpoczyna swój oficjalny dokument od tłumaczenia się, że jest przez wszystkich uznawany, kochany, ceniony i uznawany za profesjonalny. Mamy mało czasu, w związku z tym oddaję głos panu przewodniczącemu. Czasu już mamy dużo. Właściwie drugi raz już zamykam ten panel i za czym oddam głos organizatorom, to tylko powiem, że w tym wszystkim, co się tak nasłuchaliśmy, to jest chyba jedna taka pozytywna myśl, że jeszcze istnieją ludzie, którzy chcą o tym mówić, tak jak nasi prelegenci od samego rana, i ludzie, którzy chcą słuchać, prawda? A może przede wszystkim właśnie ci ludzie, którzy chcą jeszcze o tym słuchać. Oddaję głos organizatorom. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dochodzi godzina 18. Dalej nie stawili się przedstawiciele Komisji Millera. Jest nam z tego powodu przykro, ponieważ liczyliśmy naprawdę, że ta debata będzie mogła opierać się na konfrontacji tez i stanowisk ekspertów obu komisji. Mamy nadzieję, że to ta namiastka, czyli to odczytywanie przez nas fragmentów raportu będzie, no, mogło być jakąś polemiką, próbą polemiki między tymi dwoma komisjami. Mam nadzieję, a raczej jestem przekonany, że nasza debata miała charakter naukowy i nie było tutaj polityki, tylko były przedstawiane argumenty naukowe oparte na badaniach i technikach badawczych. Także mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie nie tylko, że zakończy się po prostu na tym, że się rozejdziemy, ale widziałem, że wiele osób z Państwa notowało, robiło jakieś notatki, pewnie ma pytania. Tutaj jest podany adres mailowy, na który można te pytania, notatki czy cokolwiek tam Państwo chcecie przesłać, związane z tematyką dzisiejszej konferencji. My postaramy się to sklecić w jedną spójną całość, która będzie takim materiałem pokonferencyjnym, który prześlemy zarówno do ekspertów pana ministra Macierewicza, jak i do ekspertów Komisji Millera. Dziękuję.
Ja chciałabym dodać tylko to, że co do charakteru konferencji, to chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, wszystko zostało nagrane. No i żadnych politycznych aspektów chyba nikt się tutaj nie doszukał. Ja chciałabym bardzo ze swojej strony, ze strony organizatorów, podziękować stronie, która przyjęła nasze zaproszenie, czyli zespołowi pana ministra Antoniego Macierewicza, wszystkim ekspertom. Wszystkim ekspertom, którzy dzisiaj wzięli udział w naszej debacie. Chciałabym też podziękować im za tą pracę, za to serce, za ten wkład w to, by wyjaśnić, co stało się 10 kwietnia, bo wydaje mi się, że też wszystkim Państwu, wszyscy jesteśmy przekonani o tym, że jest to sprawa kluczowa dla nas wszystkich, dla Polaków, żeby wyjaśnić to, co się stało 10 kwietnia, bo zginęło tam 96 osób niezwykłych dla naszego narodu, prezydent, najważniejsze osoby w państwie, całe dowództwo, więc dla nas, dla przyszłych pokoleń jest to sprawa najważniejsza, dlatego też ta konferencja dzisiaj się odbyła. Tak. Składam też ogromne podziękowania Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na którym konferencja ta miała miejsce i też pragnę przypomnieć, że nasz rektor Ryszard Trumianek też zginął w tej katastrofie i jesteśmy właśnie na kampusie jego imienia. Dziękuję zebranym gościom, przedstawicielom, parlamentarzystom, rodzinom ofiar katastrofy smoleńskiej. Dziękuję wszystkim naukowcom, którzy przybyli, by wysłuchać naszych prelegentów dzisiejszych. Dziękuję wszystkim Państwu za przybycie i za ten czas. Dziękuję mediom, Telewizji Trwam za tą transmisję. Będzie wszystko nagrane. Też Gazecie Polskiej. Konferencja też nie odbyłaby się bez pomocy wielu osób, też profesorów, studentów, doktorantów i też bez trudu włożonego przez parę osób, tutaj pozwolę sobie wymienić nazwiska, pana Michała Wołowskiego, pani magister Agnieszki Żurek, pana Szymona Pisarka, czy tutaj obecnego koło mnie pana doktoranta Antoniego Kolka. Jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się skonfrontować oba stanowiska i zespołu i strony rządowej i może dojdziemy do prawdy, jak to było. Dziękuję jeszcze. Drodzy Państwo, jeszcze na podsumowanie poproszę może pana profesora Kazimierza Nowaczyka, który przybył z daleka. Pan się wybrał, kiedyś oglądaliśmy pana przez łącze internetowe, słuchaliśmy pana wykładu, a teraz można pan przyjął zaproszenie, chciał w tym uczestniczyć. Jak pan odbiera tą debatę? Przykrością dużą jest, że nie zjawił się nikt z członków komisji Millera. Na to byliśmy przygotowani. Chyba cała ta konferencja świadczy o tym, że zebraliśmy odpowiedni materiał, zebraliśmy i ułożyliśmy zestaw pytań, które są dla nas bardzo istotne i które mogłyby pomóc nam w dalszej pracy, ponieważ tak wątły dostęp do materiałów utrudnia nasze badania i przeciąga je w czasie. To ułatwiłoby nam w dużej mierze i być może w trakcie wymiany poglądów doszlibyśmy do wyjaśnienia pewnych zagadek, których nie ma rozwiązanych w raporcie Millera. Panie profesorze, uniwersytet to miejsce neutralne, tak, dla debaty, szczególnie dla tych, którzy posługują nauce przez swój dorobek.
Jakimi argumentami może kierować się druga strona rządowa, ta, którą w jakiś sposób reprezentuje Komisja Millera? Pada jeszcze argument jeden, że debata czy takie rozmowy powinny odbywać się bez udziału mediów, pomiędzy samymi ekspertami. To jest duża pomyłka, dlatego że tak pracują zespoły przed opracowaniem raportu. My też tak zresztą pracujemy, wyłamujemy się z tego od czasu do czasu, bo wielkie są oczekiwania opinii publicznej i jesteśmy dopytywani, w którym miejscu jesteśmy. Natomiast jak już raport zostaje opublikowany, on staje się własnością publiczną i własnością dostępną dla każdego obywatela. Różne są zawody, różne poziomy wykształceń ludzi. Każdy może obejrzeć ten raport, przeczytać. To dyskusja powinna być publiczna. To jest podobnie jak jest autor książki, którą napisał i chce się spotykać z czytelnikami. Czytelnicy mają do niego pytania. To się odbywa publicznie, a nie w kawiarni, przy stoliku, w prywatnych rozmowach. Panie profesorze, taka konferencja naukowców samych miała miejsce w październiku. Na drugi dzień właśnie tutaj na uniwersytecie pojawili się niektórzy z przedstawicieli. Pan myśli, co ta debata wniesie? Czy myślimy o następnych? Czy będą potrzebne? Na tej konferencji byłem obecny 22 października. Z tej konferencji niedługo ukażą się materiały z referatów, które były tam prezentowane. To są referaty i kryteria przyjęcia tych referatów i sposób ich opracowania. Był ściśle naukowy i to będzie, mam nadzieję, że w końcu członkowie Komisji Millera zapoznają się z tymi materiałami, bo jak słyszę obecnie, oni mylą nawet te dwa dni i często mówią, że konferencja odbyła się na tutejszym uniwersytecie. Odbyła się w innym miejscu dzień wcześniej. Była zamknięta, można powiedzieć, dla mediów. Była zamknięta dla mediów. Stąd moje duże wątpliwości, biorąc pod uwagę jeszcze wypowiedzi niektórych ekspertów z Komisji Millera, czy rzeczywiście dokładnie znają materiały, które myśmy wielokrotnie prezentowali, teraz będą opublikowane. Stąd być może też wahania przed przyjściem tutaj, ale myśmy nie ukrywali nigdy tych wyników badań i one są w coraz szerszym zakresie dostępne. Między innymi dzięki właśnie takim transmisjom, za które dziękujemy, i prezentowaniu i w naszym dzienniku, i w innych periodykach, i w Gazecie Polskiej, tego, co jest naszym dorobkiem tych dwóch lat. Panie profesorze, a czego pan by życzył Polsce czy Polakom, nawet przysłuchując się tej argumentacji mecenasów, profesorów, chociażby w tym ostatnim aspekcie prawnym, tak, rozwiązywania tej trudnej sprawy dla Polski, katastrofy, jej przyczyn, później myślę i skutków? No to była nowość dla mnie również. Ja nie znam się na tematyce prawnej. Sposób przedstawienia był tak jasny i tak jednoznaczny, że to, o co apelowaliśmy od początku, wydaje mi się coraz bardziej umocowane i w tej chwili już od strony prawnej, co zostało pokazane. Międzynarodowa Komisja. To jest to, do czego myśmy zawsze dążyli. I mieliśmy też nadzieję, że po prostu możliwości dotarcia do materiałów Komisji Międzynarodowej będą znacznie większe niż nasze. I to może być ta droga do prawdy. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Do zobaczenia w Toruniu. Do zobaczenia w Toruniu, gdzie prawdopodobnie będę w ten czwartek. Dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Drodzy Państwo, naszym gościem był pan profesor Kazimierz Nowaczyk, dzisiejszy ekspert, prelegent podczas debaty smoleńskiej. Przypomnę, że dzisiaj w auli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego imienia Roberta Schumana miała miejsce debata smoleńska, podzielona na kilka części. Pierwsza, przygotowanie do wizyty w Katyniu. Druga, mówiąca o samej katastrofie, którą prowadził pan profesor Jacek Rońda. Trzecia, uwarunkowania prawne badania katastrofy. Moderatorem był profesor Mariusz Muszyński. No i podsumowanie tej debaty, chociażby tym głosem pana profesora Kazimierza Nowaczyka. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję ekipie technicznej, która realizowała transmisję. Dziękuję Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Prosimy na antenę nasze studio w Toruniu.